Poniedziałek, 11 grudnia, przed nami główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Kolejny szpital zawiesza jeden ze swoich oddziałów. Od 12 grudnia do odwołania pacjenci nie będą przyjmowani na oddział neurologii i udarowy w Tyskim Megrezie. Licząc już złożone wnioski, w całym województwie śląskim w styczniu zawieszonych ma być 12 różnych oddziałów. Powód wszędzie jest ten sam – brak lekarzy i personelu medycznego. Fatima Orlińska. Brakuje lekarzy i nic nie wskazuje, że szybko to się zmieni. Od jutra na czas nieokreślony zawieszony zostaje kolejny oddział. Tym razem w tyskim szpitalu Megrez, gdzie przyjmowanie pacjentów wstrzymane zostanie na oddziale neurologii i udarowym. Jak podaje w komunikacie zarząd placówki, cały czas prowadzone są rozmowy ze specjalistami, dzięki którym oddział mógłby możliwie najszybciej wrócić do pełnego funkcjonowania. Pacjenci wymagający opieki neurologicznej będą mieli ją zapewnioną w szpitalu Joannitas w Pszczynie, a pacjentom wymagającym opieki po udarach zostanie ona zapewniona w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Dotychczasowe obłożenie na tyskim oddziale neurologii wynosiło niespełna 60%. Jest tam 48 łóżek, z których 18 przeznaczonych było dla pacjentów po udarach. To właśnie ci wymagający specjalistycznej opieki neurologicznej będą kierowani do wojewódzkiego szpitala specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Jak informują medycy, regularnie każdego dnia trafia tam średnio dwóch pacjentów. Mamy umowę ze szpitalem w Tychach, że właśnie głównie przypadki udarowe, czyli właśnie świeże zachorowania mają trafiać do nas, do naszego szpitala, ale oczywiście, jak to życie pokazuje, nie jesteśmy z gumy, nie jesteśmy nieograniczonym oddziałem, w związku z tym te nasze moce przerobowe też pewnie w końcu się skończą, dlatego że dysponujemy raptem kilkoma łóżkami codziennie na dyżur. Musimy sukcesywnie pacjentów wypisywać, przekazywać na oddział rehabilitacji. Łącznie sosnowiecki oddział neurologii liczy 26 łóżek, co w przypadku zintensyfikowania przyjęć może okazać się liczbą zbyt małą. Tu personelu nie brakuje. Narzeka natomiast bytomska czwórka, gdzie już początkiem grudnia zapowiedziano wstrzymanie przyjęć na oddział wewnętrzny. Od nowego roku oddział zostanie zawieszony całkowicie. Cały czas utrzymujemy ostre dyżury w ramach izby przyjęć, oddziału nefrologii, kardiologii czy pulmonologii, więc ci pacjenci są u nas przyjmowani do tych oddziałów. Natomiast warto podkreślić, że nasz oddział liczy 26 łóżek. W całym Bytomiu łóżek internistycznych jest około 100. Więc pacjenci, którzy wymagają pomocy z tego zakresu, mają dostęp do lekarza. Są to szpitale przy ulicy Żeromskiego, a także przy ulicy Batorego. To jest w odległości około kilometra. Natomiast ościenne miasta także mają oddziały chorób wewnętrznych, więc tutaj myślę, że nie będzie problemu. Oddział będzie mógł wznowić działalność, jak tylko szpital zatrudni lekarzy. Problem z brakiem specjalistów wynika z kilku czynników. To nie tylko zarobki, które decydują o przechodzeniu lekarzy ze szpitali do poradni, w której zakres i intensywność obowiązków są zdecydowanie mniejsze niż w placówce wymagającej całodobowej opieki. Przyczyny braków kadrowych są też inne. Jest to właśnie efekt tej pogłębiającej się luki pokoleniowej, tej, że ten pogłębiający się deficyt kadrowy, odchodzenie lekarzy na emeryturę, nie jesteśmy w stanie zastąpić ich nowymi rocznikami kończącymi studia czy szkolenie specjalizacyjne. Stąd też kolejne oddziały się zamykają, na SOR-ach dyżurują lekarze rezydenci, a w poradniach jest coraz mniej lekarzy. Z podobnym problemem, co w Bytomiu czy Tychach, zmaga się szpital w Chorzowie, gdzie kilka dni temu zawieszono oddział hematologii i onkologii dziecięcej, przed którym stoi widmo całkowitego zamknięcia. Cięcia w rozkładach komunikacji miejskiej w metropolii. W Siemianowicach Śląskich będzie mniej kursów, ponieważ w nocy tramwaje jeżdżą puste. Ograniczenie liczby kilometrów przejechanych przez pojazdy komunikacji miejskiej to jednocześnie mniejsze wydatki dla gmin. Czy oszczędności mogą wyjść na dobre pasażerom, sprawdza Łukasz Kądziołka. Mniej kursów komunikacji miejskiej równa się więcej pieniędzy w budżecie samorządów. Niedawno cięcia wprowadzono na tramwajowej linii nr 13 i zlikwidowano kilka nocnych kursów 16 na trasie Siemianowice-Katowice. Z kolei od 10 grudnia linia autobusowa nr 98 nie kursuje w niedzielę i święta. Siemianowice Śląskie uzasadniają decyzję wynikami badań, które pokazały, że tramwaje jeździły w nocy puste. Wprowadzenie tej linii M28 w dużym stopniu ograniczyło zainteresowanie mieszkańców, pasażerów nocnymi połączeniami, pięcioma nocnymi połączeniami tramwaju linii 16.
który również te połączenia obciążały budżet miasta. Tu należałoby również w tym miejscu wspomnieć, że ta linia M28 jest finansowana z budżetu GZM-u, czyli nie obciąża budżetu Siemianowic Śląskich. Bo właśnie o pieniądze tu chodzi. Siemianowice głosowały przeciwko wzrostowi składki gmin na transport publiczny. Dla budżetu nieco ponad 60-tysięcznego miasta te wydatki są dużym obciążeniem. W kontekście roku 2021 to jest ponad 12,5 miliona, a szacowany koszt na rok 2024 to już jest 19 milionów. Gmin niezadowolonych z wydatków na transport jest więcej, jednak wnioski miast, które trafiają do ZTM-u, nie dotyczą tylko cięć, ale również wzmocnienia siatki połączeń. Mieliśmy dużo przykładów w ostatnim czasie, Tychy, Mikołów, Zabrze. Są też zmiany, które oznaczają po prostu zmianę trasy danej linii autobusowej. Te wszystkie zmiany konsultujemy z miastami przed ich wdrożeniem. Wśród pozytywnych zmian, jakie zapowiada ZTM, jest też zwiększenie częstotliwości kursów linii autobusowej numer 913, łączącej Panewniki z Centrum Przesiadkowym Brynów. Jednak władze Katowic mają do składki na transport i działania samego systemu komunikacji w metropolii sporo zastrzeżeń. Mimo wzrastających cen za bilety w ostatnich latach, suma niewiele wzrasta. Jeśli przeanalizujemy wpływy do poszczególnych miast w innych ośrodkach wielkomiejskich w Polsce, to tamte kwoty rosną. U nas jest to na pewnym określonym poziomie i uważam, że tutaj jest słabość systemowa. Im więcej gminy będą musiały płacić za transport, tym częściej mogą pojawiać się pomysły obcinania siatki połączeń. Jednak miasta szukają alternatywnych sposobów na zapewnienie pasażerom możliwości przemieszczania się. Metropolia chce wprowadzić transport na zamówienie. To dotyczy transportu w określonych godzinach, pomiędzy północą a godziną 3.30, bo poza tymi godzinami jest transport prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły. Z przewozów nocnymi busami mogłyby korzystać osoby posiadające co najmniej bilety miesięczne. Podobne rozwiązanie już wdrożyły Sosnowiec i Gliwice. Teraz ma to być rozszerzone na kolejne gminy. Już wiadomo, że w pilotażu, który zostanie przeprowadzony w przyszłym roku, chcą wziąć udział Siemianowice. Siódma edycja Śląskiego Festiwalu Nauki dobiega końca. Podczas 3 dni środowisko akademickie udowadniało, że nauka to nie tylko tradycyjne sale wykładowe. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym po raz kolejny można było doświadczyć nauki na własnych oczach i po prostu jej dotknąć. Ostatni dzień festiwalu przeznaczony był dla szkół. Fatima Orlińska. Tegoroczna siódma już edycja Śląskiego Festiwalu Nauki przyciągnęła prawdziwe tłumy, co pokazuje, że z nauką warto wychodzić poza sale wykładowe i nie musi być ona nudna. Tutaj jest przede wszystkim rozmach. Tutaj jest, że te stanowiska są no, rzeczywiście mega dobrze przygotowane. Bardzo dużo jest wystaw, ciekawe przede wszystkim są wystawy, jeśli chodzi o roboty, drukarki 3D, jakieś autobusy na przykład, co w ogóle mnie zaszokowało, że autobus jest w sali. Da się oczywiście czegoś nauczyć, jest przy tym też dużo frajdy akurat, bo akurat na przykład tam jest sportowy przedział akurat związany z sportem i tam właśnie jest ten, i jest właśnie taki jeden przedział z kajakami, co byliśmy na nim właśnie z moim kolegą. I akurat było całkiem fajnie, no. Akurat sobie poćwiczyliśmy. Był jeszcze taki jakby robot, który przewozi rzeczy i my sobie na nim jeździłyśmy. Tak, siedziałyśmy na nim i jeździłyśmy na nim. No jakie to było odczucie? Takie jakbyśmy jechali trochę w aucie albo na deskorolce, no takie dziwne to jest trochę. Można też było dowiedzieć się czegoś więcej o swoim ciele. Jednym z zaproszonych prelegentów był Adam Mirek, który w sposób przystępny naukę przedstawia na co dzień w mediach społecznościowych. Swoje milionowe zasięgi wygenerował na TikToku, gdzie jako doktorant inżynierii biomedycznej porusza tematy związane z chemią, biologią czy fizyką. Oprócz tego, że to ciało jest taką wspaniale zaprojektowaną maszyną, ma też pewne swoje ograniczenia, którym teraz troszeczkę się przyjrzymy i mam nadzieję, że zechcecie wykonać kilka aktywności na początek, bo tak jak mówię, co potrafią nasze ciała, a czego nie potrafią. I to jest czas na kilka prostych, naprawdę prostych eksperymentów. Podczas których młodzież mogła dowiedzieć się, jak przez mózg zaprogramowana jest cielesność, co wynika z genetyki i na co trudno mieć wpływ.
Frekwencja podczas warsztatów przerosła oczekiwania organizatorów, a kolejki młodzieży do wejścia ustawiały się od samego rana. Widzimy masy, dosłownie masy uczniów ze szkół, co nas bardzo cieszy. Mają możliwość korzystania z bardzo wielu atrakcji, wykłady, wystawy, warsztaty. Bardzo dużą popularnością, cieszy się, mogę zdradzić, pokaz fizyczny i laserowy fizyków z Lund ze Szwecji, więc tam na pewno będą tłumy. Strefa motorsportu, gdzie można zobaczyć bolidy i spotkania z ekspertami w tym zakresie. Tegoroczny Festiwal Nauki dobiegł końca, ale w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, którym ogłoszone zostały Katowice, wydarzenia popularno-naukowe będą odbywały się przez 50 tygodni 2024 roku. Katowice łączą trzy religie. Po raz kolejny wydany został kalendarz, dzięki któremu każdy może dowiedzieć się o świętach i ważnych dniach wyznawców innych religii. Niektórzy wierzą, że przez taką edukację ludzie mogą lepiej zrozumieć obcych. Łukasz Kądziołka. Różnią się wyznaniem, ale co roku łączy ich wspólny projekt. Katowice przy współpracy z przedstawicielami kilku religii ponownie wydają kalendarz trzech religii. Główną przyczyną tego, że ludzie nie potrafią szanować siebie, że są wojny, to jest po prostu niewiedza o drugim, tak? W związku z czym kalendarz jest tym narzędziem, który przekazuje konkretne treści o danej religii. Z kalendarza można się dowiedzieć, kiedy wypada Chanuka lub kiedy zaczyna się Ramadan. Odkrywanie kolejnych kartek jest okazją do poznania zwyczajów ludzi wyznających inną wiarę, których w Polsce cały czas przybywa. Czyli tutaj pracowaliśmy na ten kalendarz, mogę po prostu pytać go i wtedy może on informuje nasze środowisko, o co chodzi w tym kulturę chrześcijańskiej, katolickiej, Wigilię, inne święta. I tak jak robiliśmy nawet później, zrobiliśmy takie trzy religie, przykład pogrzeb, jak to wyglądało. Urodziło taki pomysł. Później robiliśmy, jak wyglądało wesele. Od około 2 lat widać wzrost liczby wyznawców islamu, którzy przychodzą pomodlić się do muzułmańskiego centrum w Katowicach. Kalendarz przypomina też o tych, którzy tworzyli to miasto. O ile wiem, to nawet w Katowicach przed wojną, gdzie ostatecznie Żydzi nie stanowili większej ilości, bo to było 8-10%, to ponoć 12% w jakimś tam roku, jednak Żydzi odgrywali dość dużą rolę i to dzięki temu, że głosowali na nich nie Żydzi. Kalendarz wydano w nakładzie 5000 egzemplarzy. Jest on dystrybuowany także poza granice naszego kraju. Część egzemplarzy będzie dostępna bezpłatnie w Centrum Informacji Turystycznej przy Rynku w Katowicach. Czarny to czarny, ale nie dla uczennic Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Dutowach, bo dla nich czarny ma nieskończenie wiele różnych odcieni. Przedstawiły to w swoim pierwszym profesjonalnym pokazie mody pod nazwą Bielszy odcień czerni, zorganizowanym w Sztolni w Wodzisławiu Śląskim. Dziewczyny kształcą się na kierunku technik stylista, a prezentowana kolekcja to efekt ich pasji, kreatywności oraz niepowtarzalnej wizji mody. Karolina Komada. Julia zaczęła swoją przygodę z modą od malowania postaci czy strojów. Teraz jej stroje to już nie tylko obrazki, a rzeczywistość, w którą ubierane są modelki. Mam długą czarną spódnicę, kamizelkę złotą, żeby pasowało do właśnie tego munduru górniczego kolorystycznie. Nie tylko kolor kamizelki nawiązuje do munduru górniczego. Cała kolekcja była inspirowana Górnym Śląskiem, górnictwem i śląskimi tradycjami. Pokaz to już ostatni krok w długim procesie powstawania stylizacji. Zaczynamy od szukania inspiracji, na przykład na różnych stronach lub jak to woli. Szukamy dobrego materiału, na przykład sprawdzamy dotykiem, jaki właśnie projekt by później mógł z tego powstać i zaczynamy później zaczynać projektować projektem żurnalowym, czyli malować. Później zaczynamy obmyślać i zaczynamy go szyć oraz wykonywać. Tak powstało 9 stylizacji, które zostały zaprezentowane w pokazie Bielszy odcień czerni. Wraz z pierwszymi krokami podczas pokazu młode projektantki postawiły również pierwsze kroki w świecie mody. To nie jest tylko szycie strojów, ale to jest przede wszystkim projektowanie, a potem stylizowanie. Także druga część tej klasy technik stylista, klasa 4. i 5. to już jest stylizowanie. Natomiast dziewczyny mogą pracować w najróżniejszych miejscach. To jest nie tylko szycie, nie tylko projektowanie, ale również przede wszystkim mogą pracować jako stylistki czy projektantki strojów, na przykład w teatrach, tak? Czy pracować przy pokazach mody.
O czym mogła przekonać się absolwentka szkoły w Redutowach? Monika Malgrab aktualnie pracuje jako projektantka w jednej ze znanych polskich marek odzieżowych w Warszawie. Podczas pokazu w sztolni w Wodzisławiu Śląskim modelki zaprezentowały 11 jej projektów. Kolekcja Forces jest kolekcją inspirowaną kobietami odważnymi, kobietami, które chcą pokazać coś więcej. Jest to takie też można powiedzieć w pewnym sensie zwieńczenie mojej pracy projektanckiej, wieloletniej, więc bardzo się cieszę, że w takim anturażu mogę ją przedstawić ze względu na to, że pochodzę z górniczej rodziny, więc mężczyźni w mojej rodzinie zawsze byli górnikami, nadal są, więc to jest taki hołd, który chciałabym im oddać właśnie poprzez pokazanie tej kolekcji. Choć górnictwo to zawód wybitnie męski, ale jak się okazuje, może być inspiracją dla twórczych kobiet. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w poniedziałek. Zapraszamy na nasze jutrzejsze informacje. Do zobaczenia.